Możemy zaczynać. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu gry w Słupsk po Wiśle Dzierżoń, wygranym przez zespół gości 1-0. Z nami są obecni kapitan zespołu gości, pan Damian Orłowski, i w zastępstwie trenera bramkarz pan Krzysztof Pilarz z zespołu po Wiśle Dzierżoń, i ze strony gospodarzy kapitan zespołu Patryk Dąbrowski i trener pan Krzysztof Miller. Proszę najpierw o komentarz kapitana zespołu gości, pana Damiana Orłowskiego. Tak, ten mecz po prostu mógł się ułożyć dla każdej z drużyn. Tak, kto pierwszy strzelił bramkę, był tak, żeby wtedy ten mecz otworzył. My strzeliliśmy bramkę, dobrze się wtedy zaczęliśmy bronić, doświadczenie tutaj wygrało. Także dziękujemy tutaj drużynie przeciwnej za walkę do samego końca. Dziękuję. Proszę o komentarz kapitana gospodarzy Patryka Dąbrowskiego. No cóż, troszkę kuriozalny, jeśli tak powiem, przegrana. Kuriozalna bramka, ale nie ma kogo tutaj winić. Tutaj Kozakowski gdzieś tam przez chwilę się zamyślił. I takiego rzutu karnego jeszcze nie widziałem, ale nie mam do nikogo pretensji. Czuliśmy z boiska, z przebiegu gry, delikatną przewagę, na pewno mentalną. Czuliśmy, że jeżeli ten mecz nie zakończy się dziwną bramką strzeloną samą przez nas, to inaczej niż stałymi fragmentami raczej nam nie mogą zagrozić. Też się wyzbyliśmy troszkę tych stałych fragmentów w drugiej części spotkania, jeżeli chodzi o ich sprokurowania. I czuć to było. No niestety bramka taka padła, gdzieś tam później też straciliśmy zawodnika Biechowskiego, który dostał drugą żółtą kartkę. A i tak głowy nie znieśliśmy w dół, tylko do ostatniej minuty zaczęliśmy. Mi się osobiście ta reakcja podobała. Ten mecz dużo lepiej wyglądał niż mecz z poprzedniej rundy, gdzie to przegrywaliśmy 4-0, więc czuć progres. Takich bramek nie będziemy tracili co mecz. Myślę, że nawet i co sezon. Cieszę się, że zespół reagował w taki sposób, że był jednością i nakręcaliśmy się pozytywnie. Myślę, że w kolejnych meczach będzie tylko lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję zawodnikom. Tak, dziękuję. Tutaj w imieniu trenera zespołu gości pan Krzysztof Pilarz, bardzo proszę o komentarz do meczu. Tak, chciałbym powiedzieć na pewno, że to był bardzo ciężki mecz. Obie drużyny walczą o ten ligowy byt. My się cieszymy, że ten mecz udało się nam wygrać, aczkolwiek powiedziałem, że no, był to ciężki mecz. Obydwie drużyny, tak jak tutaj koledzy wcześniej powiedzieli, mógłby ten mecz przejść na nas swoją korzyść. Nam się to udało, na pewno my się cieszymy, no, walczymy dalej i też powodzenia życzymy oczywiście tutaj gospodarzowi. Dziękuję bardzo. Trener gospodarzy, pan Krzysztof Miller. Co mogę więcej powiedzieć? No i kapitan naszego zespołu, Patryk, chyba wszystko już powiedział. Gdzieś tam doszły nas słuchy, że też gwizdek gdzieś tam usłyszał nasz zawodnik ze trybun i tą piłkę złapał. No, bramka stracona w dziwny sposób, no ale co zrobić? Wygrywamy jako zespół, przegrywamy jako zespół. No, kapitan zespołu wszystko powiedział, ciężko mi zebrać słowa po takim meczu, bo uważam, że z przebiegu spotkania byliśmy zespołem minimalnie lepszym. Nawet grałem dziesiątkę, wiadomo, to jest zespół, który wygrywał goście, gdzieś z automatu się też cofnął, znaczy cofnął, nie chciał się cofnąć, ale wiadomo, jak przeciwnik goni, to gdzieś to z automatu, gdzieś tam zespół przeciwny się cofa. Co mogę więcej powiedzieć? Myślę, że nie zasłużyliśmy na porażkę w tym spotkaniu. Szkoda mi jest bardzo moich zawodników, ponieważ zostawili serducho, walczyli do samego końca o zwycięstwo i bardzo nas cieszy reakcja kibiców, która była niesamowita. Wsparli nas, byli z nami cały czas. Ich słowa były do nas najważniejsze, że podziękowali nam za walkę. Widać to było na boisku. Myślę, że z meczu na mecz będzie lepiej. Tak jak Patryk powiedział, takich bramek nie będziemy już stracić. Co do sędziowania, może zostawię to po prostu bez komentarza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Trener mówi, że tak walczyliście, ale trochę nie zabrakło w pierwszej połowie tej walki, tak rozkręcenia się od razu od pierwszego ogniska, bo to, co pokazaliście w drugiej połowie, ta dynamika, ta energia, to właśnie gdyby jeszcze w pierwszej połowie była, to może by ten wynik był już inny, tak? No tak, tylko że mecz trwa 90 minut i te siły musimy rozkładać. To nie jest tak, że zespół czwartej ligi jest w stanie cały czas wygrać wysokim pressingiem, wysoko, gdzieś tam się walczyć w jedną i drugą stronę biegać, dlatego te siły gdzieś tak rozkładaliśmy. Gdzieś to udało się wyjść, ten plan się udał w meczu pierwszym. W tym meczu też tak naprawdę był mecz pod kontrolą w pierwszej połowie, bo
przeciwnik tak naprawdę tylko zostawił fragment gry, stworzył sobie jakieś tam wygodne sytuacje. My też za dużo sobie ich nie stworzyliśmy, ale właśnie po to, żeby w tej drugiej połowie mieć jeszcze więcej sił na to, żeby właśnie depnąć w końcówce spotkania, czy to tam gdzieś od 60 minuty, no ale sytuacje, które się wydarzyły, troszeczkę nam to skomplikowały. Dziękuję bardzo. Kolejne spotkanie Gryfa za tydzień w Pytowie, a za 2 tygodnie w Słupsku podejmujemy Pomezanie Marburg. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.